Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o moich procentach na lochy, jakie mam czy tutaj na Magusiu, czy również na Zabójcy, do którego zaraz przejdziemy. Szczerze mówiąc, te procenty są naprawdę ogromne, zaraz wam je oczywiście pokażę. No i będzie to taki swego rodzaju przedsmak tego, co was czeka na kanale, co będzie się po prostu działo, dlatego że na takim Magu myślę, że już jesteśmy na prostej drodze do tego, żeby w końcu te lożki kliknąć. Bardzo wiele osób mnie pyta, kiedy w końcu jakieś lochy z Maga, czemu w ogóle nic z niego nie nagrywam, czemu nic tutaj się nie dzieje, tak samo z Zabójcy zresztą, ale chyba na tego Maga jednak bardziej czekacie. Powód jest bardzo prosty, o którym już wielokrotnie wspominałem, jest to po prostu stopowanie lochów, które robię tu już od bardzo, bardzo długiego czasu, ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, zostawiajcie komentarze, czy czekacie na te odcinki, bo no zaraz wam tu pokażę, tak jak mówię, te procenty, ale będą naprawdę, naprawdę grube i sam już się nie mogę doczekać, kiedy w końcu te lożki na tym Magusiu, czy nawet na tym Zabójcy kliknę, także piszcie komentarze, czy czekacie na to, no i oczywiście wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie i możecie subskrybować z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, nie zapominajcie o tym. Więc tak jak mówię, prosta przyczyna, prosty powód tego, czemu nie nagrywam żadnych odcinków, chociaż jakieś tam odcinki z tego Maga były, chyba jak tam wbiliśmy 400 poziom, jak tam coś się działo ciekawszego, jak był rok gry, tak samo nagrywałem odcinek, pokazywałem, no ale takich powiedzmy dynamicznych odcinków, gdzie się naprawdę dużo dzieje, czyli po prostu chodzi tu o klikanie lożków. Faktycznie na Magu nie było bodajże od jakiegoś 384 levela plus minus. No i tak jak mówię, powód jest prosty. Powodem jest stopowanie lochów, nie? Nie będę się tutaj rozwodził, jakie są z tego benefity, jakie z tego płyną. Nie będę się tu rozwodził, jak to działa, co za tym idzie i tak dalej, dlatego że wiele odcinków już na ten temat nagrywałem. Jak sobie wpiszecie stopowanie lochów neutral, nie wiem, 393 poziom neutral i tak dalej na YouTubie, to na pewno wam przynajmniej ze 2-3 odcinki wyskoczą na ten temat i sobie możecie to na spokojnie ogarnąć i obejrzeć. No ale tak jak mówię, od 380 około 4 levela lożki tu zaprzestałem robić. Nie było to, myślę, że bardzo przemyślane, dlatego że na początku chciałem w ogóle przestać te lochy klikać na około tam 393, czyli jak ten peak expa powiedzmy mamy i potem już to leci w dół, ale potem zobaczyłem, że dużo osób na tym serwerze wbrew pozorom z takich topowych cały czas te lochy klika, więc stwierdziłem, że zatrzymanie się wcześniej będzie lepsze, no i w końcu stanęło na 384, co z perspektywy czasu nie było wcale jakieś takie złe, więc jak widzicie, no mamy już w tym momencie 433 level, czyli prosta matematyka. Do tego sobie dodamy 6 plus 10, to będzie 49 leveli, prawie już tu w ogóle 50, nie wiem czy dobrze liczę, mam nadzieję, że tak, prawie 50 leveli bez klikania lochów. Oczywiście robię tu codziennie wszystko, czyli wiadomo, rozwija mi się kopalnia cały czas, rozwija mi się tutaj kopalnia klejnotu, wszystko zbieram, wszystko klikam, kalendarz przede wszystkim, aweczka oczywiście i tak dalej, no więc konto funkcjonuje tak jak funkcjonować powinno, prócz lochów. Moje lochy w tym momencie na tym Magu wyglądają tak, więc tu jakby no jeszcze troszkę światła mi zostało do kliknięcia, no i przede wszystkim ten mrok, zobaczcie, jeszcze mamy ponad 250 tornadka do kliknięcia, mamy tu swoje lustrzane odbicie, które w tym momencie już nam 300 milionów expa da, mamy tu karuzeli dużo, no wszystko jest praktycznie na tak niskim poziomie, że aż przyjemnie będzie się to klikać. No i co, pokażę wam może teraz te procenty. Wyglądają one w sposób następujący. Tak jak mówię, jest to troszeczkę przedsmak tego odcinka. To jest to chyba, bo jeszcze mam tu drugi obrazek z procentami z Zabójcy. On wygląda tak, zaraz do Zabójcy oczywiście przejdę, ale tak, no to jest zdecydowanie Maguś, żeby mi się tu nie pomieszało, bo sobie nie nazwałem. Więc zobaczcie, Hemoridor mamy prawie setkę, na Szkołę Magii w Mroku mamy też prawie setkę, na Górę Olimp mamy no 99,5 powiedzmy, na Nordyckich Bogów mamy 98,5, na Esteros mamy 90 prawie 5, 13 piętro w mroku mamy 94, Hemoridor 78, Golden Giampi karuzela z idolami 75, 13 piętro 58,5, no i Surtr tutaj w Nordyckich Bogach, jeżeli chodzi o światło, to w ogóle ciekawe, że na światło mamy tak mało, już to światło raczej od dawna powinniśmy zamknąć, zaraz wam pokażę, no ale też to nasz mało, 40% mało w porównaniu do tych innych lochów, nie? Generalnie 40% to jest bardzo, bardzo dużo, więc tak po prostu te procenty się prezentują. Jedyne czego nie możemy ubić i nie damy rady, to jest w tym momencie Góra Olimp w strefie mroku i Karczma Mrocznych Sobowtórów w strefie mroku, więc to raczej chyba nikogo nie dziwi, to są najtrudniejsze lochy, no ale zobaczcie jak to generalnie wygląda i jak pięknie się będzie to po prostu klikać, no mówię,
mówię, ja się już tu naprawdę nie mogę doczekać. Kiedy w ogóle, bo też pewnie skoro to jest przedsmak, to powinienem wszystkie szczegóły powiedzieć, kiedy planuję na tym Magusiu te lochy klikać? Generalnie planuję to zrobić na około 450 levelu, więc tak jak wspomniałem, no zostało 17 leveli, już tu prawie 50 się przemęczyliśmy bez używania lochów, więc te 17 to nie będzie wcale jakoś bardzo dużo. Natomiast zaczynam się coraz bardziej zastanawiać, czy może jeszcze troszkę bardziej tego nie dokręcić i na jakimś 460 nie kliknąć. Jak będzie ten 450, to ja się zastanowię, zobaczę jak to będzie wyglądać. Natomiast patrząc na to, jak dużo osób tutaj gra, jak dużo mocnych osób tu gra, no to skoro już tyle trzymaliśmy, to może nawet jeszcze te 10 leveli byśmy przetrzymali, żeby tu jeszcze dokręcić, tak jak mówię, ten 460, potem kliknąć te lochy. Z lochów myślę, że lekko z 15 leveli wbijemy, coś koło tego, więc będziemy mieli wtedy 475 i wtedy byśmy sobie przeskoczyli na golda i myślę, że to była naprawdę fajna opcja. Na zabójcy zaraz do niego przejdę, planuję troszkę wcześniej, no ale mówię, no z racji tego, że tu gra tyle mocnych osób i tak raczej ja na tej postaci gram bardziej dla własnej satysfakcji, żeby tutaj mieć po prostu jednego silnego maga, raczej nie patrzę na topkę i nawet lepiej, że nie jestem top 1 z oczywistych względów, dlatego też teraz zacząłem wybierać takie serwery w teorii mocniejsze do gry, żeby, bo jakby ja nie staram się, żeby w tym rankingu być jak najwyżej, to jest jakby, wydaje mi się, że logiczne, jeżeli o mnie chodzi, no bo wiadomo, wszyscy wiedzą, kto tam bardziej śledzi Shakesa i tak dalej, jak to wygląda, dlatego też zacząłem grać na serwerach, które są po prostu okrągłe, a co za tym idzie mocniejsze, żeby generalnie, bo ten ranking na jakichś słabszych serwerach się sam niestety wbijał, nie? Dużo osób przestawało grać, dużo osób, nie wiem, zaczynało grać bez grzybów i tak dalej, a ja grając regularnie, koniec końców ten ranking po prostu wysoki wbijałem. Na takim W50 będzie o wiele ciężej, na W55 wydaje mi się, że też. S40 no to tam się wbija ten ranking, no ale to jest jakby polski serwer, więc poziom nie jest jakiś giga wysoki, no ale na takich serwerach planuję grać i bardziej dla własnej uciechy, to znaczy, żeby na przykład zbudować sobie tu za jakieś 2 lata maga, który będzie miał potężne statystyki, który będzie miał fajny level i grać po prostu dla własnej satysfakcji i żeby również wam to pokazywać, nie? Bo też już mnie troszeczkę męczy takie startowanie co chwilę robienie tego samego i jakby tu miałem wojownika na W40, z którego zrezygnowałem na poczet tego z W55, więc to już jest troszkę męczące, także już teraz nie będę się tutaj, wiecie, napinał, no ale jednak, tak jak mówię, stracić nawet może 3, 4, 5 leveli przez to, że kliknąłem lochy na 450, a ktoś tam kliknął na 480, bo wiem, że dużo osób do tak późnego levela będzie to trzymać, no to moim zdaniem, bo jak będzie różnica, wiecie, tam 2, 3, 4 leveli, to aż takiego problemu nie robi, no ale jak my tu klikniemy na 450, a ktoś na 480, to już ta różnica może się zwiększyć, nie? Do tam jakichś 6, 7, 8 powiedzmy tych leveli, więc tu jakby musicie rozumieć, o co chodzi ze stopowaniem lochów, żeby wiedzieć, o czym mówię, no ale mam nadzieję, że jest to w miarę zrozumiałe. Także jakby te 10 leveli jeszcze docisnąć, czyli zamiast ten 450 to 460, to może by było nawet idealnie. Wiem, że troszeczkę to przekładam, bo cały czas mówiłem, że 450, no ale staram się dostosować mniej więcej do tego, jak wygląda po prostu serwer i jak tutaj będzie to dla mnie najbardziej opłacalne. No a mówię, trzymać już tyle te lochy, żeby kliknąć o 10 leveli za wcześnie i potem tam stracić troszkę, to nie będzie duża strata, bo my i tak już w tym momencie nawet tego expa, ile mogliśmy z tej takiej totalnej górki wycisnąć, to wycisnęliśmy, wydaje mi się, więc jakby i tak już tutaj niektórych wyprzedziliśmy, powiedzmy. No ale tak czy inaczej zobaczymy. Dobije 450, to się będziemy zastanawiać, bo jak w ogóle klikanie lochów będzie się odbywać? Na pewno będzie musiało się odbywać na weekend jakiś, na evencie Wiedźmy, no bo dla wiadomo, mamy tutaj jeszcze duża tornada do kliknięcia, nie będziemy mieli tyle miejsca w ekwipunku, żeby te wszystkie itemy trzymać, tak więc po prostu musi być aktywny event Wiedźmy, żeby te itemki z tornado od razu sprzedawać i zobaczyć przy okazji też, ile samych statystyk z tego głupiego, w sensie głupiego, no z tego samego po prostu tornada wbijemy, bo to też jest dla mnie dość ciekawe. Natomiast jeżeli właśnie chodzi o tego Magusia, to no musi to zostać wykonane, że tak powiem, na evencie. Może być tak, że na przykład, nie wiem, będzie event Wiedźmy i załóżmy skończy się w niedzielę, a my powiedzmy we wtorek wbijemy 450, no a event Wiedźmy jest średnio raz na miesiąc, no to i tak będziemy musieli jeszcze jeden dodatkowy miesiąc poczekać, zanim ten event Wiedźmy będzie kolejny, żeby to klikać, bo no nie ma opcji, żeby to robić poza eventem Wiedźmy, nie? To jakby wydaje mi się, że dość logiczne. W każdym razie, tak jak mówię, będzie się tu na pewno działo. Nie wiem, jak to jeszcze zrobię, być może zrobię to na
live'ie, a wam wrzucę zapis, tylko że wtedy jakby się zapis zepsuł, no to strasznie bym sobie pluł w brodę, bo ostatnio tak mi się stało, chociaż teraz już mam wszystko ustawione tak, jakbyś powinno, już testowałem, więc te zapisy powinny normalnie, nie, tak jak mówię, ostatnio z tego Elevatora w piątek, nie? Kto tam widział ten odcinek, ten wie, o czym mówię, więc strasznie bym sobie pluł w brodę, jakby się to zepsuło, no ale, a może po prostu zrobię odcinek i jakby, żeby nie kombinować, żeby na 100% się wszystko nagrało i tak dalej, jeszcze zobaczę, na pewno to na kanał będę chciał, żeby wylądowało, może jeszcze dodatkowo na live zrobię z tego content, zobaczymy, w każdym razie jeszcze troszeczkę musimy poczekać. Dobra, przechodzimy teraz do zabójcy. Z zabójcą tak się tu rozwiodłem odnośnie maga, dlatego że na zabójcy oczywiście wszystko podobnie, również będziemy chcieli to robić na evencie Wiedźmy, również będziemy chcieli to robić najwcześniej na 450 levelu, z tym, że na zabójcy wydaje mi się, że faktycznie będzie to 450 level, z racji tego, że to jest serwer polski, że tutaj topowi gracze, widziałem, że na przykład, nie wiem, Rafix nie stopuje lochów, Antiopa nie stopuje lochów, więc jakby tutaj tej dużej konkurencji, powiedzmy, że tak powiem, nie będzie, jeżeli chodzi czysto o expa i tak dalej, tak mi się przynajmniej wydaje, tak więc chyba już nawet nie będę dokręcał do tego 460, tylko kliknę sobie na 450, ile tam mi wejdzie tych lochów i po prostu będę sobie potem już leciał w golda po kliknięciu, żeby te statystyki śrubować tutaj w górę. Natomiast co więcej o tym zabójcy, na nim zacząłem stopać lochy na 375 levelu równym, więc to jakby myślę w ogóle, że na zabójcy bardzo dobrze rozegrałem to stopowanie lochów. Miałem tutaj też dużo, jeżeli chodzi o przygodoma do dłużonej awki na 393 levelu, więc to też druga sprawa, na pewno na wojowniku w ogóle teraz to będzie idealnie rozegrane, bo tam już mi się ten przygodoma odkłada, więc myślę, że będę miał nawet zapełniony, będę miał po prostu te 2000 w przygodomacie, czyli tego maksa na 393 levelu, ale i tak uważam, że na zabójcy zostało to rozegrane całkiem sprawnie i całkiem po prostu ok, więc od 375 levela nie klikam tutaj tych lożków, w tym momencie mamy 414, także już 35, 39 leveli szybko policzone, bez ruszania jakichkolwiek lochów, wyglądają one tak, mam ich troszkę mniej klikniętych niż na magu, z racji tego, że wcześniej po prostu zacząłem nie klikać, że tak powiem, tak wygląda strefa światła, tak wygląda strefa mroku. Jak widzicie, tornado mam nawet 350 do ubicia, tu mamy piramidę szaleństwa jeszcze nieruszoną oczywiście, no i te wszystkie lożki, natomiast jeżeli chodzi o procenty, to wyglądają w sposób następujący, więc no wiadomo, nie jest aż tyle wysokich procentów, w sensie no, o, na 13 piętro zobaczcie, w świetle mamy zaledwie 0,09%, co ciekawe, ale to zanim na 450 levelu już te procenty będą oczywiście o wiele większe, nie musicie się martwić, no ale zobaczcie, i tak tu jest 99, 98, 87, 79, prawie 78, 68, 62, 46, no procenty są ogromne już na tym etapie, a przypominam, że jeszcze tutaj 36 leveli będziemy tą postać sobie wzmacniać. Ja oczywiście regularnie wymieniam gemy, regularnie wymieniam itemy na obydwóch postaciach, żeby nie robić tego już, gdy dobijemy ten level, żeby gdy dobijemy level, na którym mamy klikać te lochy, to żeby to wszystko było w miarę aktualne, w miarę wymienione, żeby po prostu jak najwięcej tych lochów kliknąć, a nie to robić wszystko naraz, że tak powiem. Więc ja tutaj na spokojnie sobie to wszystko podmieniam, bo wiem, że niektórzy tak robią, że totalnie nic nie wymieniają, totalnie nic nie robią na swojej postaci, prócz oczywiście i tych codziennych czynności, i potem gdy przychodzi event Wiedźmy, jakiś event, nie wiem, jakiś legendarny loszek na przykład czy coś, to wszystko wymieniają i wtedy klikają, to też jest oczywiście ok, ale to jest duży koszt, że tak powiem, na raz wydania, ja tutaj myślę, że będę sobie na spokojnie to wszystko wymieniał, zresztą tak robię, no i po prostu będę miał tą postać w miarę na bieżąco ulepszoną. Itemki tu mam ulepszone razy 10, zresztą tak samo jak na Magusiu, to oczywiście wynika z tego, że po prostu nie opłaca mi się teraz ulepszać tych itemów, odkładam sobie tutaj metal, odkładam sobie kryształy, jak widzicie mam ich sporo, na zabójcy zresztą tak samo. I gdy już będę miał klikać te lochy, to po prostu wszystko sobie ulepszę jakoś mocniej, zobaczymy jeszcze do ilu i wtedy będę miał te procenty jeszcze lepsze, jeszcze będę mocniejsza postać i jeszcze więcej tych lochów klikniemy. Tyle, wydaje mi się, że tyle, chyba wszystko powiedziałem odnośnie tego zabójcy, tak jak mówię, przedział był inny, no wszystko tak samo, nie? Też to będziemy robić na evencie Wiedźmy, też tutaj podobnie to wszystko rozegrane, podobna taktyka i tak dalej, także po prostu tak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że będziecie czekać, mam nadzieję, że was nie irytuje to, że teraz nie ma takiego, bardziej jest taki content, nie wiem, ciekawostkowo pogadankowy, jakiś tam no głównie teraz mamy tego wojownika, nie? Jak zaczęliśmy grać na wojowniku, to jednak dużo tego contentu z wojownika było.
Dlatego, że jakby w pierwsze tam około 2-3 tygodnie serwera to odcinki były prawie codziennie z tego wojownika, bo codziennie coś się działo. Teraz też jeszcze jak mam klikać lochy, to tylko na tym wojowniku, bo nie mam już za bardzo innych postaci, że tak powiem, do właśnie takiego tryhardowania. No i właśnie, teraz też muszę was przeprosić za to, że content wyglądał i wyglądać będzie jeszcze przez jakiś czas tak, jak będzie. Powiem wam, że to dla mnie też jest uciążliwe, wymyślać jakieś tematy na odcinki, coś tam nagrywać i tak dalej, żeby po prostu w miarę regularnie te filmy się pojawiały. No ale tak czy inaczej, jak już wyjdzie W60, gdzie będziemy grać znowu na tryhardzie, tak jak na W55, jak tutaj już zaczniemy na tym magu, klikniemy w końcu te lochy, myślę, że to się w miarę fajnie zamknie, bo wydaje mi się, że jak wyjdzie W60, to gdzieś ten maguś już będzie się zbliżał do tego etapu klikania lochów, więc fajnie się ten kontencik zazębi. Potem zaraz będzie zabójca, który również będzie już klikany miał loszki normalnie, także już będą tak naprawdę trzy postacie do klikania lochów około, bo jeszcze to W60. Potem na W60 będzie 100 lochów, to już jakby będziemy zawsze mogli co jakiś czas wejść tutaj na maga czy na zabójcę, jakieś lochy poklikać, więc generalnie będzie się to po prostu w końcu ładnie zazębiać i wreszcie będzie na kanale więcej kontentu typowo gameplayowego, aniżeli pogadankowego. Tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało, taki, tak jak mówię, przedsmak. Zostawiajcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół i klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Zostawiajcie komentarze, czy czekacie na te odcinki, bo ja szczerze mówiąc bardzo, im bardziej tutaj ten maguś się zbliża do tego etapu, tym jakby jestem bardziej podekscytowany i czekam po prostu na to. Także piszcie komentarze, czy również czekacie, wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są przy w tym komentarzu i opisie. Możecie zostawić suba z dzwonem, możecie tego kciuka w górę, tak jak już mówiłem. No i chyba tyle, chyba wszystko powiedziałem. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!